Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dużą niespodziankę sprawili piłkarze Polonii Kępno, ogrywając Odolanowi Odolanów 1-0. Zwycięstwo to ma jednak gorzki smak w obliczu problemów, z jakimi boryka się ta drużyna. Pozostawieni sami sobie piłkarze grają bez treningów, a przy absencji z powodu kontuzji i kartek dodatkowo gołą jedenastką. Ambicji i waleczności ekipie trenera Bogdana Kowalczyka na pewno nie brakuje. Trzeba przyznać, że charyzma i niemałe umiejętności tych zawodników pozwalają jeszcze wykrzesać z tych trudnych spotkań zdobycz punktową. Biało-niebiescy akcję meczu przeprowadzili w 12 minucie. Wówczas rzut rożnego dośrodkował Wojciech Drygas, a Jakub Pelc wpakował piłkę do siatki. Sytuacja każdy wie jaka jest i dla nas jest najważniejsze to, co powiedziałem przed meczem, żeby dalej czerpać radość z gry, mimo tego, że powoli się chyba żegnamy tutaj tak naprawdę z czwartą ligą. Nie spodziewałem się, że będę ostatnim trenerem, który poprowadzi Polonię Kępno, ale chyba jakiejś takiej nadziei ja już nie widzę na uratowanie tego klubu. Tak jak powiedziałem, dla nas jedynym jakimś tam celem jest dogranie tej rundy do końca. W środę akurat nie zagraliśmy meczu, bo nie zebrało nas się 11, nie pojechaliśmy na mecz do Kalisza. No dzisiaj nam się udało 11 zebrać, no i powalczyliśmy. Myślę, że faktycznie z boiska to źle nie wyglądało. Chłopcy cały czas pokazują dużą jakość, jeśli chodzi o rozgrywanie akcji, ale też o poświęcenie na boisku, co jest niezmiernie trudno. Gdzieś tam w takiej sytuacji, jakiej my się znaleźliśmy, niezmiernie trudno jest, żeby walczyli, oddawali serce, ale mimo to faktycznie tak jest. No i za to poświęcenie, za tą pracę, którą wykonują na boisku w trakcie meczu, bo tak naprawdę gramy tylko mecze, nie trenujemy, nie stać nas na to, żeby gdzieś tam trenować 3 razy w tygodniu na sztucznym boisku. To gramy praktycznie już teraz drugą kolejkę bez treningu. Było widać na końcu, jak ich skurcze łapały, ale mimo tego dotrwali do końca i dowieźli pozytywny wynik, na który wydaje mi się, że zasłużyli. Zrobiliśmy jeden błąd, tak? W pierwszej połowie tutaj było uderzenie z dystansu, poza światło bramki, bramkarz odbił do boku, rzut rożny, no i wpadło, tak? Nie połapaliśmy krycia indywidualnie, 1-0. Drużyna przeciwnika umiejętnie broniła tego wyniku do końca. W drugiej połowie troszeczkę szkoda, bo w drugiej połowie mieliśmy 4 sytuacje stuprocentowe, poprzeczka. Jedną bramkę złapał tutaj Mikołajowi Martyniakowi, także no duży niedosyt po drugiej połowie, bo na pewno w drugiej połowie byliśmy zespołem dużo lepszym. Kępnianie w środę mają zagrać zaległe spotkanie z Kotwicą Kurnik. Jeżeli tylko będą mieli za co, od miejskiej spółki projekt Kępno wynająć boisko i wróci któryś z zawodników po kontuzji, aby nazbierać meczową jedenastkę. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.